Malutkie księstwo Liechtensteinu, które rozciąga się na długości zaledwie 25 km, było o krok od zakupu ogromnego terytorium Alaski od Rosji, wyprzedzając tym samym USA. Historia ta brzmi zbyt nieprawdopodobnie, by mogła być prawdziwa, dlatego też przez długi czas uznawano ją za plotkę. Została ona jednak potwierdzona przez samego księcia Liechtensteinu. Tak więc dzisiaj przyglądamy się niesamowitej historii o tym, dlaczego Liechtenstein prawie kupił Alaskę. Alaska była okupowana przez Rosję od XVIII wieku, która wykorzystywała ją głównie jako bazę do polowań na futra. Rosja przez wieki przesuwała swoją granicę coraz dalej na wschód i ostatecznie przekroczyła cieśninę Beringa, aby przejąć część kontynentu amerykańskiego. Jednak szybko stało się jasne, że Rosja przesadziła z podbojem Alaski, ponieważ obszar ten był teraz po prostu zbyt daleko od rosyjskiego centrum. Co więcej, po 100 latach większość wydr morskich została już wytępiona, przez co handel futrami stawał się coraz trudniejszy. Rosja musiała także stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony innych potęg kolonialnych, zwłaszcza Brytyjczyków. Rosja nie byłaby w stanie jej obronić w przypadku ataku Wielkiej Brytanii, ale za wszelką cenę chciała uniknąć dalszej ekspansji Imperium Brytyjskiego. Było więc jasne, że Alaska musi zostać sprzedana. Rosjanie zaczęli więc szukać potencjalnego nabywcy, ale musiał to być kraj, który nie konkurowałby z Rosjanami i nie stanowił zagrożenia dla rosyjskich terytoriów Dalekiego Wschodu. Jak wiemy, wybór ostatecznie padł na Stany Zjednoczone, które w tym czasie rozwijały się. Wygrały one przetarg na Alaskę w 1867 roku za 7,2 miliona dolarów, co dziś stanowiłoby równowartość 120 milionów dolarów. Jednak przez długi czas nie wspominano o tym, że Stany Zjednoczone nie były jedynym państwem, z którym Rosjanie negocjowali. Dopiero w ostatnich latach cała historia negocjacji w sprawie Alaski została upubliczniona. Jeszcze zanim doszło do rozmów z USA na temat sprzedaży, car Aleksander II zwrócił się do księcia Liechtensteinu, z którym utrzymywał wówczas dobre stosunki, i zaoferował kupno tego ogromnego terytorium. Aby ponownie porównać niewiarygodne skale, należy spojrzeć na powierzchnię obu stanów. Alaska jest prawie 11 tysięcy razy większa od Liechtensteinu, co oznacza, że zakup uczyniłby Liechtenstein jedną z największych potęg kolonialnych za jednym zamachem. Książę jednak odmówił. Chociaż miałby na to środki finansowe, nie widział zbytniej wartości w tym terytorium poza polowaniem na futra, dlatego też pozostawił Alaskę innemu nabywcy. Dla tego innego nabywcy, Stanów Zjednoczonych, zakup terytorium okazał się prawdziwym błogosławieństwem. Niedługo później rozpoczęła się gorączka złota, a na Alasce znaleziono czarne złoto, ropę naftową. Stała się ona również niezbędna dla USA ze względu na swoje strategiczne położenie. Sukces Alaski był całkowicie zasługą przywództwa Liechtensteinu, który do dziś jest zirytowany, że nie podjął działań w tamtym czasie. Historia negocjacji Liechtensteinu w sprawie zakupu Alaski pojawiła się dopiero w ostatnich latach i początkowo została odrzucona jako plotka. W 2018 roku książę Liechtensteinu napisał jednak list do gazet w Liechtensteinie, potwierdzając prawdziwość tej historii i stwierdzając, że rodzina książęca często żałuje odrzucenia oferty. Trzeba jednak przyznać, że nie było pewne, w jakim stopniu Liechtenstein byłby w stanie zarządzać, a przede wszystkim bronić kolonii w tamtym czasie. W końcu to karłowate państwo ma dziś tylko 38 tysięcy mieszkańców, a w momencie zakupu Alaski tylko około 8 tysięcy. Ponieważ inne europejskie potęgi, przede wszystkim Brytyjczycy i Hiszpanie, również były bardzo zainteresowane Alaską, terytorium to prawdopodobnie zostałoby przez nie prędzej czy później najechane i zaanektowane. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Liechtenstein nie był po prostu wystarczająco potężny i znajdował się zbyt daleko od Ameryki pod względem geograficznym. Co więcej, Liechtenstein nie miał nawet własnego portu, z którego można by dotrzeć do zamorskiego terytorium, dlatego też inne europejskie mocarstwa mogły z łatwością je odciąć. Gdyby jednak terytorium to pozostało w rękach Liechtensteinu pomimo wszystkich trudności, prawdopodobnie mówiono by tam dziś po niemiecku, z pewnością stałoby się jednym z ulubionych miejsc dla niemieckich emigrantów poszukujących nowego życia, a Liechtenstein byłby dziś znacznie większym graczem na arenie międzynarodowej.